Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W programie Jak my to widzimy? Z daleka widać lepiej ze studia telewizji Trwam Chicago. Wita się z Państwem ojciec Zbigniew Pieńkos. Drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem jest ksiądz Zygmunt Ostrowski, chrystusowiec, który oprócz tego, że w prowincji tutaj księży chrystusowców jest ekonomem odpowiedzialnym za finanse, to na to jest duszpasterzem polonijnym i autorem książki Ślubuję Ci, a co przed i po. Witam serdecznie księże Zygmuncie. Witam również i witam. Wszystkich telewizorów. Książę Zygmuncie, chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali w kontekście tego, co obserwujemy, co dzieje się w świecie, co dzieje się w naszej ojczyźnie, jak chodzi o rodzinę, właśnie o tym, co to znaczy być człowiekiem, szczególnie w małżeństwie, w rodzinie, bo to też jakoś wpisuje się bardzo w przygotowanie do małżeństwa i później w samo życie w małżeństwie, w rodzinie. Wydawałoby się, że to jest normalne być człowiekiem, jest bliskie człowiekowi, a okazuje się w dzisiejszych czasach, że tak nie jest do końca. Chciałbym, wchodząc w ten temat w ogóle, temat, który nie da się wyczerpać ani w jednym spotkaniu, ani w dwudziestym, i tak dalej, e, chciałbym wrócić do tego, co jest podstawą e, naszego spojrzenia na człowieka chrześcijańskiego, katolickiego. Biblijnego przede wszystkim. W księdze rodzaju w pierwszym rozdziale czytamy wreszcie rzekł Bóg: uczyjmy człowieka na nasz obraz podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bo płodni bądźcie, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Ten obraz biblijny jest właściwie podstawą. Człowiek do tego, by mówić w ogóle o człowieku, by myśleć o nim i być jak człowiek. Bóg, stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, stworzył go do bożoludzkiego dialogu. I jak tekst biblijny mówi, stworzył go mężczyzną i niewiastą. I dlatego też, ile razy odchodzimy od tej koncepcji, oddzielamy człowieka od Boga, tyle razy człowiek przegrywa na tym i to bardzo sromotnie. W historii świata, w historii ludzi, znaliśmy różne systemy. Które możemy określić bezbożne, które były wrogie nawet Panu Bogu, czy religii, która uznaje Boga za najwyższą wartość, objawia również to, co Bóg chce. Spotkaliśmy się z sytuacjami, kiedy dyktatura w imię człowieka doprowadziła do zniszczenia człowieka, do masowych nawet mordów, człowiek ginął. Dzisiaj ta dyktatura jest inna, w innym kontekście. Przedtem nie było środków medialnych, masowego przekazu. Było trudniej, bo jednostkowo, czy jakieś, w jakimś ograniczonym zakresie, tylko człowieka niszczono. Dzisiaj, poprzez środki medialne, człowiek został rzeczywiście zniszczony bardzo. A jak Pan Bóg bardzo y, ukochał człowieka. Nie tylko stwarzając go na swój obraz i podobieństwo, poprzez danie mu duszy, chnął w nich życie, swoje życie, ożywił człowieka, to wiemy również z tego, że posłał swojego syna, aby na nowo odnowił obraz człowieka. Dlatego Jan Paweł II w czasie swojej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w 1979 roku powiedział, że człowiek nie może siebie do końca zrozumieć bez Chrystusa. Chrystus jest najwspanialszym człowiekiem i był potrzebny, by odnowić to, co Bóg zaplanował. Zapłacił najwyższą cenę, ale zostawił siebie obecnego, by człowiek mógł z Nim się spotkać i zrozumieć, kim powinienem być, nie tylko kim chcę. Tak, tutaj ksiądz wspomniał świętego Jana Pawła II, ale również następca Jana Pawła II, ojciec Benedykt, kiedy z młodymi ludźmi się spotykał, to też bardzo mocno akcentował, nie bójcie się Chrystusa, Chrystus wam nic nie zabierze, a może dać wszystko. I to jest chyba ważne, szczególnie dzisiaj, kiedy Właśnie młodym ludziom próbuje się mówić, że jest ideologia gender, że właściwie to oni sami decydują o tym, kim chcą być, czy mężczyzną, czy kobietą. No a to zupełnie jest obce i Biblii, i całej historii człowieka. Historia gender już zapłaciła swoją cenę, bo Jeden z dwóch synów tego profesora, który ją, że tak powiem, opracowywał i wprowadzał, nie mógł sobie poradzić. Obydwaj synowie. Jeden miał być dziewczynką od początku, drugi chłopcem, w końcu popełnił samobójstwo. Także, a te owoce tragiczne to już widać, kiedy deformuje się umysł człowieka. Wmawiam mu się teraz, nawet od najmłodszych lat, próbuję mu się mówić, że po prostu nie musisz być chłopcem, dziewczynką. Tak jak czujesz. Może się czuć rano chłopcem, po południu dziewczynką. Anomalia do jętej. Jeżeli zachwieje się intelektualnie człowieka. Jeżeli go się oddzieli od Pana Boga, to właśnie różne ideologie będą nim manipulować, tak jak będą chciały. A przy pomocy masowych środków przekazu to jest jeszcze dostępne, bo kłam, kłam, a coś z tego zostanie. Człowiek, widząc na ekranie, nie jest nieraz nawet zdolny, albo może i nie chce, a może już jest zdeformowany w swoim intelekcie, przyjmuje po prostu jako gotową papkę. Ktoś za tym stoi, ktoś za to płaci. No a ci, którzy kupują poszczególne programy, są współuczestniczącymi w tych i oglądają. Bo przecież, jeżeli jakiś program, a to liczą, badają, to jest nieoglądalny, no to zdejmuję, bo nie przynosi dochodu. Tak, zamyka się niektóre kanały, które. Po prostu nie mają widzów, tak jak to w jednej z komercyjnych stacji się dokonało w ostatnim czasie. Księżyc Zygmuncie, no ale w tym przytoczonym fragmencie z Księgi Rodzaju słyszeliśmy i znamy to doskonale, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i na swoje podobieństwo. To znaczy, obdarzył go wolnością i obdarzył go rozumem. I teraz widzimy, że jeśli ktoś hołduje tylko wolności, a nie używa przy tym rozumu, no to właśnie do takich wypaczeń dochodzi, takich sytuacji, które tragicznie się kończą. Pan Bóg stworzył człowieka, bo chciał się podzielić miłością. Bóg jest miłością. Najkrótsza interpretacja Jana Apostoła. Miłość wymaga wolności. Nie można miłować kogoś nie znając. Bóg obdarzył człowieka intelektem, żeby poznał Boga. Obdarzył go wolną wolą, żeby nie tylko poznał Boga, ale w sposób wolny przyjął to i żeby pozostał, powiedzmy, w tej jedności Bożo ludzkiej. Człowiek potrzebuje drugiego człowieka, aby mógł żyć jak człowiek. A potrzebuje najbardziej Boga, żeby w ogóle poczuł godność ludzką. I to, że człowieka stworzył jako mężczyznę i kobietę. Niewiastę, jak mówi tak biblijny, to Pan Bóg też miał swoje, swój cel. I zresztą w tym przytoczonym fragmencie ten cel ujawnił. I dlatego też, manipulacja z tym głównym celem człowieka, jest manipulacją, która szkodzi człowiekowi. Tak, stworzył Bóg człowieka wolnego. I tutaj potrzeba tej wolności, aby doświadczyć miłości. A więc tutaj nasuwa się też i takie stwierdzenie, że nie może mnie nikt zmusić, żebym kogoś pokochał. Ja to muszę uczynić. Tę drugą osobę powiedzmy, młodzi ludzie szukają się, wybierają, ale w wolności, bo jeśli by to był jakikolwiek, jeśli by była jakakolwiek forma przymusu, więc automatycznie też sakrament małżeństwa nie zaistnieje. No tak z tym, że jest jeszcze taka sytuacja, że. Można ten obraz jako człowieka manipulować w sensie intelektualnym, bo człowiek dzisiejszy jest człowiekiem no, skażonym, skażonym grzechem. To nie jest ten idealny człowiek, którego Pan Bóg stworzył. Wyszedł z raju zraniony i to uzdrowienie z ran tylko może Pan Bóg dokonać czy sam bezpośrednio, czy, czy przez drugiego człowieka, czy, czy przez różne sytuacje życiowe. I teraz, e, e, jeśli chodzi o aspekt małżeństwa, to nie można wchodzić w związek małżeński, związek miłości, też małżeńskiej, bez poznania tej osoby. A nie można e, e, kogoś, e, z kimś, wiązać się na stałe w życiu, jeżeli samego siebie się nie zna. Bo Skąd mogę wiedzieć, nie znając siebie, że ta osoba będzie właśnie moją osobą? Czyli uzupełnieniem mojej osoby, bo w pełni człowiek to jest mężczyzna i kobieta. Oczywiście nie odbieramy pełni mężczyzny czy kobiety, ale wszyscy mamy jakieś cechy jedne i drugie, męskie i żeńskie, jeśli chodzi o nasze myślenie, nasze reakcje, nasze y, uczucia, bo wychowujemy się w damsko-męskim towarzystwie. Naj częściej w rodzinie, przychodzimy na świat i ta rodzina zostawia ślad w nas. Ci, z którymi się spotykamy. I dlatego też człowiek stworzony jest do bożoludzkiego dialogu. Dialogu z sobą, dialogu z drugim człowiekiem, a przede wszystkim dialogu z Bogiem, by w nim odnalazł siebie i cel swojego życia. Bo celem jest nie tylko życie na ziemi, ale jest takie powiedzonko, które kiedyś przed laty słyszałem jeszcze w latach 60. kiedy studiowałem, cokolwiek czynisz czyni i patrz na koniec, śmierć nie jest końcem. Jeżeli mamy wiarę, jeżeli mamy jakąś logikę w życiu, to oczywiście przyjmiemy to. Jeżeli śmierć nie jest końcem, to co jest końcem? Jeżeli Pan Bóg stworzył człowieka do miłości, a miłość nie umiera jako miłość, bo Bóg jest wieczny, nieskończony, bez początku i końca, to znaczy, że stworzył nas do wieczności, do wieczności i w tej wieczności do miłości. I dlatego też ten etap ziemski, który nieraz jest bardzo trudny, jest etapem również, bym powiedział, takiego treningu, etapem przygotowywania się, bo nigdy nie wiemy, ile nam zostało czasu. Czy jak chodzi o to poznanie się młodych ludzi, czy z duszpasterskiego punktu widzenia można określić ten czas, czy to będzie do rok, dwa, pięć, nie wiem, czy po prostu no, ta miłość musi dojrzeć? Mogę zacytować tutaj pana Jana Tornau, który był zaproszony na duszpasterskie dni do naszego domu głównego w Poznaniu, w którym też mieściło się seminarium zagraniczne. I na początku referatu poświęconego rodzinie, małżeństwu właściwie, powiedział takie słowa, które wywołały uśmiech wszystkich zgromadzonych. Mówi, w Piśmie Świętym jest takie powiedzenie, pojął ją za żonę. W tym roku jest 25 lat naszego małżeństwa i nadal jej pojąć nie mogę. Bo to jest przeciwny świat. Świat męski i świat kobiecy to są dwa jakże bardzo dziwne światy, uzupełniające się i niewykluczające się, ale światy, które są darem, przepięknym darem, ale też i ogromnym zadaniem, do ciągłego odkrywania. Po prostu nie można powiedzieć, że znam siebie do końca. Nie. Zaskakujemy sami siebie, a cóż dopiero drugi człowiek? Ile razy nas zaskakuje? I dlatego też takie odfajkowanie, zaliczenie sobie, że już siebie znam do końca. Jest często pomyłką. Tym bardziej, że znam tą długą osobę. I teraz jest sytuacja trudna taka, w narzeczeństwie, zwłaszcza, już mówiłem o tym w poprzedniej audycji, że nie można makijażu stosować maski z chalut założyć. Jaki to ja jestem fajny człowiek. Bo później po ślubie szybko to, tam ten makijaż ginie, ta maska spadnie, i wtedy. Wziąłem kogoś, wszedłem za mąż, czy ożeniłem się ożeniłem się, okazuje się, że to nie jesteś ty. Bo też ta osoba nie dała, albo nie chciała, albo bała się ujawnić, kim rzeczywiście jest. Może i nie wiedziała nawet do końca, kim była. Przed decyzją tak. Czy to nie jest tak, że w momencie kiedy jest miłość, to ona trochę i zaślepia, że no, kochając tego drugiego człowieka nie widzi się może jego wad, no a nieraz też widzi się, ale jest jakieś takie przekonanie, że a jak się ożeni, to się odmieni. A gorsze. Miłość nigdy nie zaślepia, bo miłość się sprawdzi. I miłość nie zamyka ust, kiedy widzi człowiek, że coś nie jest tak. Miłość jest otwarta na dialog. Otwarty dialog, dialog w prawdzie. To takie jakieś miłostkowanie, że tak powiem, te jakieś takie tendencje, że tak powiem, co mi da za to, co ja ci dam. Nazywanie tego miłością nie jest miłością. Bo jak można nazwać miłość, jeżeli już w czasie narzeczeństwa, a później po ślubie, jeden drugiego zaczyna obrażać. Jak można miłość nazwać miłością, kiedy mówi, ty właśnie mi nie jesteś potrzebna, albo nie jesteś potrzebna. Więc jeżeli istnieje miłość, to ona będzie trwała. Jeżeli natomiast to było po makijaż miłości, no to jak długo? No, Święty Paweł w liście do Koryntian e, dokładnie opisał, jaka ta miłość powinna być, jakimi cechami powinna się odznaczać. I myślę, że w tym przygotowaniu do małżeństwa nie tylko już w dniu ślubu e, ten tekst się powinno czytać i w niego e, jakoś zagłębiać, tylko wcześniej patrzeć właśnie pod tym kątem. Kiedyś w audycji wspomniałem, że za to przygotowanie pierwsze do małżeństwa jest. Odpowiedzialny zespół. Tu nazywa się tata i mama. I najwspanialszym przygotowaniem do e, odpowiedzialności, bo nie ma miłości bez odpowiedzialności, jest to, że rodzice sami swoim życiem ukazują życie miłości, życzliwości wzajemnej. I dziecko widzi. Dziecko po prostu najpierw naśladuje, a później przygotowanie dziecka do odpowiedzialności. I jeżeli jest dziecko przygotowane do odpowiedzialności, to ono będzie też przygotowane do miłości. Bo nie ma odpowiedzialności bez miłości. Miłość zawsze jest odpowiedzialna. Nie zamyka oczu, nie zamyka uszu, nie zamyka ust, kiedy trzeba mówić. No ale z drugiej strony widzimy, że. W mediach jest, można powiedzieć, moda na różnego rodzaju seriale, w tytułach których występuje słowo miłość, ale tak właściwie to z miłością to nie ma nic wspólnego. No a jednak te prezentowane postawy jakoś tak wciągają wiele osób i nie wiem, czy nie są czasem właśnie takim modelem. Aha, to w dzisiejszym świecie tak właśnie ta miłość powinna wyglądać. Pamiętam, jak byłem w szpitalu, to nawet mój kolega z małżonką mnie odwiedzali często. Kiedy ja chodziłem po korytarzu, żeby jakoś odzyskiwać mięśnie, bo zgubiłem, to często właśnie oglądała mnie jak miłość, bo w tym czasie wieczorem akurat to leciało. Ale to jest prawda, tylko to jest nieraz te niektóre, ja nie mówię o wszystkich, ale te niektóre sposoby przedstawiania miłości to jest profanacja miłości. To jest raczej związane bardziej z propagowaniem tego, co nie jest miłością według św. Pawła. I to widzieliśmy, bo jak można kogoś ranić swoim postępowaniem i nazywać to miłością, miłością. jeżeli to jest świadome? Bo człowiek nie jest doskonały, oczywiście może zranić, ale jak można. Człowiek miłujący drugiego człowieka będzie robił wszystko, żeby temu człowiekowi okazać dobro, nie zakamuflowane, ale autentyczne dobro. A w każdym dobrze musi być Bóg i jego yy, przekazanie. Nie ma miłości bez Boga. Bóg, człowiek nie wymyślił miłości. Bóg dał mu ten dar, żeby poznawał Boga który jest miłością. I żeby również człowieka, którego stworzył do współpielgrzymowania z nim, żeby też temu człowiekowi okazywał miłość. Bo nie można kochać Boga, który Boga, który jest niewidoczny, nie miłując człowieka, którego się widzi na co dzień. Jest. Jest, nieraz jest to trudne wyzwanie, bo ani jedna osoba, ani druga nie jest doskonała. Jest trudne wyzwanie, ale też miłość je, ma swoją cenę. A krzyż jest największym przypomnieniem jaką cenę ojciec syn zapłacił za miłość do człowieka. Przeżywamy tutaj w naszej aglomeracji szikagowskiej kongres drugi polonijny kongres rodziny. No i jednym właśnie z tematów który tutaj jest prezentowany to temat, który brzmi następująco. Nie ma małżeństw, nie ma takiego kryzysu w małżeństwie, w rodzinie, którego nie można by rozwiązać i zażegnać. No a we współczesnym świecie widzimy, ile jest rozwodów, ile rozbitych małżeństw, ile przez to tragedii. No właśnie, co powoduje to, że tak łatwo e, o tej miłości się zapomina? Słowo miłość jest najbardziej używane i najbardziej nadużywane. Niektóre słowa, którymi określa się takie czy inne czyny, nie mają zbyt wiele nieraz wspólnego z miłością autentyczną. Po prostu... I to później nieraz wychodzi, że ukryty cel był, a korzystał on czy ona ze słówka miłość. Ja cię miłuję, ja cię kocham. Czasami bywało tak i jest, że ja powiem inaczej, niedawno miałem spotkanie, kilka tygodni temu z grupą maturzystów klasy maturalnej w Polskiej Szkole Świętej Faustyny i zapytałem na początku, co jest podstawą, żeby małżeństwo było szczęśliwe. Jeden z chłopców, taki wyrośnięty, mówi, wtedy kiedy się kochają, ja napisałem to na tablicy, zakreśliłem to słówko się dookoła, zrobiłem strzałkę w lewo i napisałem egoizm. Bo się kocham, ale potrzebuję siebie, żeby siebie kochać. I to jest nieraz fałszywe podejście do miłości. Można zakamuflować to, co jest autentycznym motywem i użyć przy tym słówka miłość. I później Okazuje się, że to nie to. Czy znaczy, to nie jest tak, że y, kiedyś y, w ogóle w edukacji akcent był kładziony na ofiarę? To znaczy, że ja z siebie mam czynić ofiarę, jak chodzi na przykład o dobro mojej ojczyzny, o walkę jeśli ona by była zagrożona. A dzisiaj, dzisiaj właściwie patriotyzm i moje obowiązki względem ojczyzny, względem dobra wspólnego, gdzieś to schodzi na dalszy plan albo w ogóle o tym się zapomina. A jeśli tak, no to później się to przenosi też na tą właśnie sferę miłości, czyli mojego poświęcenia dla tej drugiej osoby, którą ufamy, Pan Bóg na mojej drodze stawia. Ojciec dotknął sprawy patriotyzmu, czyli miłości do ojczyzny. To nie jest tylko miłość do ziemi, to jest miłość do ludzi, którzy stanowią ojczyznę, którzy pewnie, że na określonym terenie mieszkają. Teraz, jeżeli to się przy pomocy środków medialnych wyśmiewa, jeżeli propaguje się inną koncepcję człowieka, niepatrioty, jeżeli rozmywa się jego odpowiedzialność za ojczyznę, no to o czym my mówimy? To ci, którzy to robią, służą ojczyźnie? Na pewno nie. Czy oni miłują ojczyznę? Na pewno nie. Wręcz wrogą robotę robią. Deformują człowieka w myśleniu, a jeżeli to później stanie się taką modą, bo będzie często sobie z tych ludzi, którzy naprawdę chcą żyć w prawdzie, wolności w swojej ojczyźnie, służyć drugiemu. jeżeli to się robi, no to niszczy się wspólnotę narodową. I wcześniej czy później skutki będą fatalne, bo kiedy przyjdzie sytuacja, że trzeba będzie złożyć w ofierze siebie, żeby tą ojczyznę bronić, ja nie mówię od razu o śmierci, o wojnach, ale złożyć siebie w ofierze, żeby bronić pewnych tendencji, które może nawet są modne, ale które są szkodliwe człowiekowi, to będziemy mieli ludzi odważnych, którzy będą chcieli z miłości do ojczyzny nadstawić, że tak powiem, swoją głowę, żeby być wyśmianym, a zwłaszcza czy ta tendencja będzie służyła czy nie służy czasami w tym żeby już w tej nowym pokoleniu młodych ludzi czy nie służy temu żeby wyrugować że tak powiem w ogóle poczucie patriotyzmu miłości do ojczyzny człowiek bez e, ziemi człowiek bez ojczyzny jest człowiekiem który nie ma korzeni Dużo młodych ludzi wyjeżdża za granicę. Słyszymy w Polsce, że ponad 2 miliony, grubo ponad te 2 miliony wyjechało za pracą. Tam zakładają małżeństwa, rodziny. Właśnie, czy życie na emigracji też nie jest jakimś utrudnieniem do tego, aby ta miłość mogła się rozwijać tak jak w ojczyźnie? Od 1981 roku sprowadzałem do 1992, sprowadzałem Polaków z obozów dla uchodźców. I wiem, jak dla niektórych było trudno opuścić. Zmuszeni byli opuścić ojczyznę, z powodów nie tylko politycznych, jak mi jeden powiedział. Jak 10% z powodów politycznych wyjechało z Polski, to wszystko. Między innymi z powodów za chlebem, albo część, bo się nadarzyła okazja, chcieli opuścić. Dzisiaj też część tych ludzi, nie wiem jaki procent badań przeprowadziłem, chciałaby wrócić, ale patrząc co się dzieje w Ojczyźnie, którą nadal uznają za swoją Ojczyznę, nie chcą nawet słyszeć. Chcą budować. Z rodzinę swoją, być ludźmi w terenie, w którym się znajdują, na terenie, na którym żyją i przekazać świadomość, im się uda, nie wiem, swoim dzieciom. Dlatego też bycie człowiekiem jest, jak wspomniałem, przepięknym darem. Człowiek jest po prostu najspanialszym darem Pana Boga. Dla, dla człowieka stworzył Pan Bóg cały wszechświat. Jest to najbardziej tajemniczy dar, bo jest nie do poznania do końca, ale ten dar też niesie ze sobą największą, może i najtrudniejszą odpowiedzialność za siebie i za innych. I to będzie w kontekście małżeństwa, to będzie w kontekście rodziny, to będzie w kontekście społecz społeczności narodowej, międzynarodowej. Jeżeli człowiek straci poczucie godności człowieka, w sobie, to co go zatrzyma, żeby krzywdzić innych, manipulować innym, używając nawet słówek ja cię kocham, żeby na tym drugim człowieku dorobić się i zarobić jak najwięcej. Tak więc widzimy, że wielkie zadanie przed nami pasterzami do wypełnienia, ale także przed rodzicami, bo tam właśnie jest ten fundament, gdzie tego człowieka od najmłodszych lat się formuje. Być człowiekiem to być autentycznym mężczyzną i autentyczną kobietą, ze swoimi wszystkimi cechami pozytywnymi i niestety są też negatywne cechy, ale po to jest to dar dany, by przy pomocy Ludzkiej rozwijać ku dobremu, ograniczać to, co złe, a rozwijać to, co dobre, obdarzać. Tym drugiego człowieka. Książę Zygmuncie, nasz czas dobiega końca. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. I tutaj widzę, że ksiądz jeszcze ma tekst. Mam fajny tekst, naprawdę od, odnośnie człowieka. To nie jest mój tekst, ale w książce mojej umieszczony. Jeżeli można, bardzo to bardzo proszę przeczytam. na zakończenie. To jest ciekawa, głęboka refleksja Fio Busmana. Dobry człowiek jest zawsze łaską dla tego świata. Bądź dobrym człowiekiem. Człowieku nie jesteś stworzony ani dla produkcji, ani dla przemysłu, ani dla bankowego konta. Jesteś stworzony, aby być człowiekiem. Jesteś przecież stworzony na obraz Boga, który jest miłością. Na to dane mi są oczy, bym zauważał innych. Uszy, bym ich usłyszał. Nogi, bym do nich spieszył. Ręce bym ich podtrzymywał, i serce bym ich kochał. Usta, mają, usta moje mają rozdawać dobro, dobre słowo, jak chleb każdemu, który na nie czeka. Natomiast wargi moich ust serdecznym pocałunkiem oświadczać miłość, łączniczkę oddanych sobie serc. Ręce mi są dane, by delikatnie i serdecznie karmiły biednego chlebem i pociechą. Serce moje ma kochać i ciepłem swym ogrzewać tych, Którzy są samotni i doznają chłodu ludzkich, zimnych serc. Wszystko ma swój sens. To, co najważniejsze na tym świecie, to być człowiekiem i to dobrym człowiekiem. Wszędzie, gdzie panuje miłość, jest Bóg. Miłość Boża przepełnia mnie aż do ostatniej tkanki mojej istoty. Czuję, że jestem kochany. Jestem pełen wdzięczności, ale powiedz, komu mam dziękować? Żadnemu prezydentowi ani generałowi. Żadnemu profesorowi ani technokraci. Jedynie Bogu pragnę dziękować. Dobremu Bogu. On pieści mnie tysiącem rąk. Tysiącem warg mnie całuje. Karmi mnie tysiącem owoców. Tysiącem skrzydeł unosi mnie. On jest moim Bogiem. Jestem mu nieskończenie bliski. Co daj Boże, amen. Daj Boże, amen. mi cię bardzo dziękuję za wizytę w studio, za te refleksje. Myślę, że Wielu osobom może pomogą, a o to właśnie chodzi, żeby we współczesnym świecie być człowiekiem. Nie, nigdy nie rezygnujcie z byciem człowiekiem dobrym, Bożym. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Drodzy Państwo, w programie jak my to widzimy z daleka, widać lepiej. Dziś w studiu telewizji trwam w Chicago. Gościliśmy księdza Zygmunta Ostrowskiego, Chrystusowca, duszpasterza polonijnego. Ja z Państwem się żegnam. Życzę wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze. Szczęść Boże.